Radio Conchita, proszę Państwa, lasy. Ustawiamy się w szereg, dzielimy się na strony, na czasy. Jedziemy sobie równo, w równym tempie, w jednym szeregu, żeby po prostu nie zostawiać wolnych miejsc. Dobra, rozlewamy mydło i szotami w stronę. Szotami, domu. Tak. Jeden za drugi. Najpierw musimy sobie przygotować mydło, specjalny mydlik do czegoś takiego plus sodę. Wszystko to sobie mieszamy, przygotowujemy sobie dzień wcześniej i... Tak, dzwonimy do Dawidka, u którego lisia kitka. No, Dawidek może się nie odezwać, ale to my nie chcemy, żeby on tutaj się odzywał tak bardzo koniecznie. No. No i co? Raz, dwa, trzy, cztery, tak. Tak, tak, tak. Tak, 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 tak. Dawidek się nie odzywa, tylko ten sygnał taki jest, wiesz, ciągły. Tak, 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 tak. No, no, no. Wbrew protestom kongresu 13, 20, 11, 20. Uduchowienie w Polsce. Słyszeliście Państwo, co Duda mówił? Sędziów wypieprzyć połowę. 00003. Jest 21:30. Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, radio, które pielgrzymuje po ojczystej ziemi i które dzisiaj jest w Czechowicach i Dziedzicach. Tam również nasz wysłannik, ojciec Benedykt. Ojcze Benedykcie, prosimy na antenę. Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Gorąco i serdecznie pozdrawiamy całą rodzinę Radia Maryja, wszystkich radiosłuchaczy z Czechowic Dziedzic, gdzie przypielgrzymowaliśmy, dotarliśmy do świętego Andrzeja Boboli, do ojców jezuitów. Zresztą ze świętym Andrzejem Bobolą nasza radiowa przygoda jest już bardzo, bardzo bogata. Dzisiaj zgromadziliśmy się już o 17:30, byliśmy świadkami przedstawienia, inscenizacji o świętym Andrzeju Boboli. Następnie uczestniczyliśmy w Eucharystii pod przewodnictwem księdza biskupa Romana Pindla, ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej. W Słowie Bożym usłyszeliśmy historię świętego Andrzeja Boboli z tym szczególnym uwzględnieniem jego powrotu do Polski w 1938 roku, czyli 80 lat temu, jak również uroczystość kanonizacji świętego Andrzeja Boboli. Teraz jesteśmy w rozmowach niedokończonych. Zapraszamy do słuchania, następnie do współtworzenia tego czasu wzajemnego ubogacania się historią naszej ojczyzny, ale również historią świętych obcowania obecnych w naszym życiu osobistym, wspólnotowym, w życiu naszego Kościoła, naszej ojczyzny, ale również w życiu świata. Dziś chcemy rozmawiać o świętym Andrzeju Boboli, jego kulcie w Czechowicach Dziedzicach, ale oczywiście wyjdziemy od historii świętego Andrzeja Boboli i jego roli w kształtowaniu ducha jedności, ducha pojednania, ale też w kształtowaniu tego ducha polskiego, patriotycznego. Wspominać będziemy, jak to święty Andrzej Bobola upomina się o te łaski,
które za jego wstawiennictwem, dzięki jego męczeńskiej śmierci o jedność, o wiarę wyprosił, i cena, którą zapłacił, a Bóg zawsze upomina się o krew przelaną w jego imię. I potem z takiej krwi zasiew jest wiary bardzo obfity i mocny. Będąc u jezuitów, nie sposób nie mówić o rekolekcjach ignacjańskich, więc ten temat też zostanie poruszony w czasie naszego spotkania. A w studiu ojciec Seweryn Wąsik, jezuita, rekolekcjonista, kierownik duchowy, bo duchownym również jest z nami pani Elżbieta Polak, autorka książki Cuda świętego Andrzeja Boboli, Świadectwa życia i modlitwy, może też uszczknie tajemnicy, jak to wadziłaś się ze świętym Andrzejem Bobolą, czy napisać, czy nie napisać, jak ta przygoda... Jak ten ksiądz pięknie mówi, czyściutko po polsku, proszę Państwa, ale mówi o Bobolach również. Jest pani Teresa Buczak, prezes hospicjum świętego ojca Pio w Pszczynie, ale pani Teresa ojca Pio będzie uczestnik rekolekcji ignacjańskich i kierownik duchowy. Też będziemy pytać, jak to jest możliwe, że osoba świecka może być kierownikiem duchowym. I jest z nami były burmistrz Czechowic-Dziedzic, pan Jan Berger, inicjator ogłoszenia świętego Andrzeja Boboli patronem miasta. Program realizuje Waldemar Szczyński. Pani Elżbieta Polak, prosimy przybliżenie nam postaci świętego Andrzeja Boboli w takim dwugłosie z ojcem Sewerynem Wąsikiem. Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Powiem tak, że witam. O zdrowie pytam. Było w 1998 roku, kiedy poznałam świętej pamięci Teresę Walewską Przyjąkowską, która była prezesem Stowarzyszenia Krzewienia Kultu Świętego Andrzeja Boboli w Warszawie, która też była podczas pamiętnego lotu tu 154 do Smoleńska razem z świętej pamięci prezydentem Lechem Wałęsą, Lechem Kaczyńskim, i miała ze sobą też relikwie świętego Andrzeja Boboli. Te relikwie zostały odnalezione, są w Muzeum świętego Andrzeja w Warszawie, i Teresa była zafascynowana postacią świętego Andrzeja Boboli, postacią człowieka, który pochodził z rodziny szlacheckiej, urodził się, wszystko na to wskazuje, bo nie ma dokładnych, potwierdzających dokładną datę urodzenia dokumentów, które uległy zniszczeniu w pożarze wojennej, że urodził się 30 listopada św. Andrzej Bobola w 1591 roku w Strachocinie. Rodzina ta miała wiele gałęzi, ale też osoby o bardzo takim porywczym charakterze, gdzie święty Andrzej też miał taki charakter, był człowiekiem upartym, porywczym, bardzo często lubił twardo stać przy swoim zdaniu. I jak to się stało, że się stał świętym? Święty Andrzej wstąpił do jezuitów i bardzo pokochał Pana Jezusa, pokochał też Matkę Bożą, walczył ze swoim charakterem, spędzając długie godziny na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Należał do sodalicji mariańskiej, potem już jako kapłan zakładał też sodalicję. Bardzo też był kierownikiem szkoły, uczniowie bardzo go lubili, poświęcał się sam sercem właściwie, poświęcał się duszpasterstwu. Ciekawą rzeczą jest, że święty Andrzej złożył śluby zakonne 31 lipca 1613 roku, dokładnie w 57. rocznicę śmierci założyciela zakonu jezuitów świętego Ignacego Loyoli, a został otrzymał święcenia kapłańskie
12 marca 1622 roku, w dzień uroczystej kanonizacji świętego Ignacego Loyoli, Franciszka Xaverego, także jezuity, Teresy Zawila, Filipa Nereusza i Izydora Oracza. Więc otrzymał też jednocześnie tutaj takich patronów i można powiedzieć pomocników w tej pracy ewangelizacyjnej, której potem się całkowicie poświęcił. Ciekawą też jest rzeczą, że święty Andrzej nie znał ostatniego takiego bardzo ważnego egzaminu, który dopuszcza jezuitów. Jezuici mają 4 śluby. Ślub 4 posłuszeństwa papieżowi w kwestii misji. I święty Andrzej tego najważniejszego egzaminu kończącego studia bardzo źle zdał ten egzamin, a bardzo dobrze znał ojców tutaj kościoła, znał Biblię. Zresztą potem na Polesiu prowadził też dysputy z prawosławnymi i świetnie sobie dawał radę. Był podejrzewany o to, że święty Andrzej nie chciał się poświęcić pracy naukowej, że on po prostu marzył o duszpasterstwie i tak się potem potoczyły jego losy. Bardzo mocno przeżył też czas zarazy w Wilnie. To był też okres dla niego bardzo ważny, właśnie brania tego swojego charakteru w ryzy. Tego, że on tam wiele przeżył, on posługiwał tym ludziom, którzy nierzadko kończyli swoje życie na ulicy i on między tymi ludźmi krążył, spowiadał, pomagał, jeżeli mógł pomóc. No, pomagał też przechodzić na drugą stronę, tak się stało podczas tej katastrofy, bo można powiedzieć, że wydarzył się dramat, ale ja myślę, że święty Andrzej był obecny w tym samolocie też po to, żeby tym wszystkim, którzy w taki sposób przechodzili do Pana Boga, że na pewno wstawiał się za nimi, żeby w tym ostatnim momencie życia, żeby wzywali Pana Jezusa i prosili o przebaczenie. Święty Andrzej Bobola został wyniesiony na ołtarze. Długo to trwało. Zanim to był bardzo długi proces, w międzyczasie wielu papieży też odchodziło do Pana, te procesy były przerywane, został zamordowany. To była śmierć rzeczywiście męczeńska, niewyobrażalna. Był najpierw po pojmaniu przez kozaków w Peredyle, był przez parę kilometrów ciągnięty przez konie, oczywiście bity też nachajkami. Potem w Janowie Poleskim rzucony na stół rzeźniczy, obłupany ze skóry. Wbijano mu drzazgi pod paznokcie, wyłupano mu oko, wyrwano język. Niewyobrażalne cierpienia. Kozacy chcieli, żeby się zaparł swojej wiary. Święty Andrzej wzywał Jezusa i Maryi i nie został tutaj dzięki Panu Bogu, dzięki łasce, nie został pokonany. Wytrwał do końca. To potem było badane, czy to rzeczywiście była śmierć męczeńska. I Kościół badał te sprawy. To był jeden z warunków przecież jego kanonizacji. I stwierdzono, że tak, że to była śmierć za wiarę. 16 maja 1657 roku święty Andrzej oddał swoje życie za wiarę, za Kościół, za Polskę w Janowie Poleskim i wstawia się za nami. Został wyniesiony, beatyfikowany 30 października 1853 roku, a został kanonizowany 17 kwietnia 1938 roku. Święty Andrzej Bobola, dwóch głos, a zatem prosimy jeszcze ojca Seweryna Wąsika o dopowiedzenie pewnych ważnych spraw związanych ze świętym Andrzejem Bobolą, zwłaszcza to, jak święty Andrzej Bobola upominał się o kult, upominał się też o to, by
chciałem, by był ogłoszony patronem Polski i też miejsce, to jeszcze Pani Elżbieta. No, święty Andrzej... No tak Pani Elżbieta powiedziała, że tak papieże przychodzili do Pana, jedni, drudzy, prawda? Ale też no, to święty Andrzej Bobola. Święty Andrzej jest ciekawym świętym, bo on lubi za pozwoleniem Pana Boga powracać do ziemskiego życia. I pierwszy raz jego powrót to był po 45 latach od jego męczeńskiej śmierci w 1702 roku, kiedy się ukazał swojemu współbratu, rektorowi, ojcu Marcinowi Godebskiemu, który się martwił, co zrobić, gdzie poszukać protektora w tej zawierusze wojennej, czasy ogniem i mieczem opisywane przez Sienkiewicza. I szukał i zastanawiał się, co zrobić, żeby ocalić kolegium, żeby właśnie jakiś protektor możny tutaj pomógł mu uratować to dzieło. I ukazał mu się pewnego wieczoru w kwietniu święty Andrzej Bobola i nawet zrobił mu wyrzut, dlaczego szuka protektoratu kogo innego, kiedy on, współbrat jezuita, może mu pomóc. Tylko postawił jeden warunek, aby została odszukana jego trumna i oddzielona od innych. Były trudności, ale święty Andrzej też tu dopomógł, bo się przyśnił zakrystianinowi i po trzech dniach odnaleziono jego trumnę. I co stwierdzono? Stwierdzono zupełnie nierozłożone jego ciało. Po 45 latach, kiedy był w ziemi wilgotnej i jeszcze też druga bardzo ciekawa sprawa, że te potworne rany wyglądały tak, jakby ta śmierć nastąpiła dosłownie kilka dni wcześniej. I od tego czasu wieść się rozniosła do okolicznych mieszkańców. Zaczęli napływać do jego trumny, modląc się o łaski. Te łaski przez świętego Andrzeja były wypraszane u Pana Boga i to było potwierdzenie też jego świętości. To był początek. Potem święty Andrzej się ukazał też dominikaninowi w 1819 roku, kiedy... Czyżby stracił zaufanie do jezuitów? Myślę, że zaufania nie stracił, tylko raczej chodziło mu o to, żeby to, czego w tej chwili też, co obserwuję, o to, aby łączyć Polaków. To, co dzisiaj też ksiądz tutaj, proboszcz wspominał i ojciec wspominał. Ksiądz biskup też okazał. Tak, że jezuici mają krewnych u redemptorystów. Także świętemu Andrzejowi chodzi o łączenie. On jest patronem jedności. Ukazał się i przepowiedział wtedy, że Polska odzyska wolność po tej wielkiej wojnie. Ojciec Korzeniewski miał możliwość zobaczyć tę wojnę, bo poprosił go, żeby powiedział mu, no stawiam się, bo ojciec Korzeniewski mówi, modlił się wcześniej do świętego Andrzeja, no kiedy będzie ta wolność, o której tam, którą przepowiadałeś, więc poprosił, żeby jeszcze raz otworzył okno wychodzące do Wieledarza i zobaczył wtedy pole bitwy, różne wojska i święty Andrzej mu powiedział, ojcze Korzeniewski, kiedy po tej wielkiej wojnie nastąpi, Polska będzie wolna, a ja zostanę jej głównym patronem. I to nie do końca zostało, mimo że święty Andrzej jest patronem Polski, ale nie jest głównym patronem, jest jednym z wielu patronów, więc ja myślę, że to jest jeszcze tutaj... On oczekuje, żeby się modlić do Pana Boga, żeby zostało to dopełnione, że on będzie głównym patronem. Bo on bardzo w jednym ze świadectw był bardzo smutny. Przyśnił się jednej z osób, która o tym zaświadczyła. I był bardzo smutny, że Polacy nie proszą go o wstawiennictwo, a on tak wielką miłością darzy Polskę. Zresztą sam marszałek Piłsudski prosił o, i pisał do papieża, prosił o kanonizację po roku 1920, kiedy była nowenna odprawiana do
świętego Andrzeja Boboli, błogosławiony, no jeszcze nie był święty, był błogosławiony, i też błogosławionego Władysława Skierniowa. Kiedy było wielkie zagrożenie od strony wschodu, od bolszewików, właśnie do Andrzeja Boboli, Andrzej Bobola, Matka Boża tu interweniowała, ale święty Andrzej Bobola, jako że bardzo kochał Matkę Bożą, wypraszał łaski przez ręce Matki Bożej i przez ręce Matki Bożej też kieruje do Pana Jezusa. To ta Matka Boża łaskawa, tak? Tak. No i jeszcze Strachocinek się ukazał księdzu, tym razem księdzu diecezjalnemu. No, ojciec mi przypomniał też dość istotną sprawę, bo są bardzo ważne daty. Dla mnie to jest bardzo ciekawa ta data 11 września. Ta data tamta. Zaczął się, ukazał się wcześniej poprzednim proboszczem. No ta data tamta. Pierwszy raz ukazał się księdzu Niżnikowi w nocy z 10 na 11 września. I 10, czyli właściwie 11 września. No tutaj Markusia też się zaskierowała. 1983 roku. A to było dokładnie 300 lat od odsieczy wiedeńskiej. Zwycięstwo było 12 września, ale 11 września król Jan Sobieski objął dowodzenie. Sobieski. Zobaczyłam, że jest tam herd Bobolów i w bitwie pod Wiedniem uczestniczył krewny świętego Jana, świętego, przepraszam, Andrzeja Boboli, Zygmunt Bobola. I troszkę szukałam po materiałach, niestety nie wszystkie dokumenty ocalały, ale to był ostatni dziedzic Strachociny. Jest duże prawdopodobieństwo, że prawnuk stryja świętego Andrzeja, więc jeżeli święty Andrzej zginął w 1657, bitwa była 1683, jest wielkie prawdopodobieństwo, że krewni świętego Andrzeja prosili go o pomoc w tej bitwie. Kult świętego Andrzeja Boboli w Czechowicach, Dziedzicach, ale nie sposób nie mówić o świętym Andrzeju Boboli w całym spektrum jego życia. No, był jezuitą i to chwała jego rodzicom na pewno, bo zawsze podkreślamy to, skąd wychodzimy, z jakiej rodziny, gdzie Pan Bóg umieścił nas, współpracując w dziele stworzenia i przekazywania życia z konkretnymi rodzicami. Ale tu pani Elżbieta zauważyła taką rzecz. Chciał być święty i poszedł do jezuitów. Dlatego tuż bezpośrednio do ojca Seweryna Wąsika. Charyzmat jezuitów w wymiarze ich świętych, którzy zostali już ogłoszeni. Tak, warto pamiętać, że Andrzej Bobola to już jest czwarte pokolenie jezuitów. Pierwszym pokoleniem, możemy powiedzieć, jest ojciec Ignacy Loyola, założyciel. Później mamy pierwszego chłopca z Polski, który wędruje z Mazowsza do gimnazjum jezuitów w Wiedniu i potem zostaje świętym, czyli Staś Kostka. Andrzej Bobola jest następnym już pokoleniem z XVII wieku. Warto wpisać świętego Andrzeja Bobolę w olbrzymią galerię świętych i błogosławionych Towarzystwa Jezusowego. Pamiętajmy, że jezuici mają już ponad 50 świętych. W zakonie, który ma 500 lat, niecałe, możemy powiedzieć, że święty jest co 10 lat. Do tego dochodzi 180 błogosławionych jezuitów. Męczenników nie mogę powiedzieć, ilu jest, bo jest ich już kilkuset. O kim warto pamiętać? Polska reprezentacja, teraz to słowo często pada, reprezentacja świętych jezuitów jest bardzo duża. Mówię o Polakach. Wspomnijmy świętego Stanisława Kostkę, wspomnijmy świętego Andrzeja Bobolę, wspomnijmy jednego z męczenników koszyckich, Melchiora Grodzickiego, i wspomnijmy błogosławionego Jana Bejzyma, opiekującymi się trędowatymi na Madagaskarze. Obecnie wśród procesów beatyfikacyjnych jest 300 jezuitów. Na kogo najbardziej czekamy z Polaków, bo to na pewno naszych słuchaczy zainteresuje. No, prawdopodobnie jednym
dość szybko błogosławionych będzie ojciec Walter Ciszek, czyli łagiernik sowiecki, więzień sowiecki, Amerykanin, który chciał pracować dokładnie tak jak święty Andrzej Bobola dla jedności chrześcijan na wschodzie, aresztowany przez NKDW w 1939 roku po wejściu Sowietów na tereny Rzeczpospolitej. Na kogo czekamy jeszcze? Z czasów bliższych świętemu Andrzejowi Boboli czekamy na proces beatyfikacyjny Piotra Skargi, bardzo znanego Polaka, orędownika też wielu polskich spraw i uczącego prawdziwego i parlamentaryzmu, i stawania po stronie prawdy, jak Polacy mają iść za prawdą i jak Polacy mają iść za Ewangelią. I to człowiek niezwykle odważny, który potrafił to powiedzieć i polskim posłom, ale też polskim królom. Na kogo czekamy z czasów nam bliższych? No, trwa proces przygotowawczy, proces informacyjny ojca Józefa Kozłowskiego, czyli Mocni w Duchu z Łodzi, ośrodek odnowy w Duchu Świętym, bardzo znany w Polsce i za granicą. I mamy też proces w Lublinie ojca Alfreda Chlewińskiego, inicjatora drogi neokatechumenalnej w Polsce, kogoś, kto przyprowadził tą formę duszpasterstwa, tą formę nowoczesnej ewangelizacji. Czyli naprawdę mamy olbrzymią galerię. Mogę powiedzieć w skrócie, że w zakonie jezuitów można najszybciej zostać świętym, czego dowodem jest święty Andrzej Bobola, a że to może pójść bardzo szybko, tego dowodem jest święty Staś Kostka, patron tego roku duszpasterskiego w Polsce, patron młodzieży. Wracając jeszcze do Andrzeja Boboli. Tutaj powstało takie zamieszanie, dlaczego Andrzej Bobola nie prosił jezuitów o pomoc. Przypomnijmy, że zakon jezuitów był skasowany i mocarstwa tego świata wymogły na papieżu kasatę jezuitów, ale zawsze można liczyć na Rosjan. Brewe papieskie nie zostało ogłoszone na terenach zaboru rosyjskiego i na terenach rosyjskich. Ciało, relikwie świętego Andrzeja Boboli trafiły na tereny carstwa rosyjskiego. Nie było jezuitów, więc Andrzej Bobola, chcąc być patronem Polski, chcąc być przypomnianym i żeby Polacy do niego się modlili, musiał skorzystać z innych pomocników, którzy akurat byli czynni. Warto też ciekawostkę wspomnieć, że to ciało męczennika fascynowało Rosjan i Sowietów nieprawdopodobnie. Także ciało Andrzeja Boboli trafia do Moskwy, tam jest wystawiane w muzeum, ale też naukowcy Krajurad badają, no bo muszą sobie poradzić z ciałem, które mają obecnie jeszcze w mauzoleum na Placu Czerwonym. Z Andrzej Bobola jezuici byli podejrzewani, że został zabalsamowany. Oni zaczęli badać, co jezuici zrobili, że to ciało się nie rozkłada, a my mamy ze swoim tyle problemów. Ciało trafia do muzeum, tylko że w muzeum religii, muzeum ateizmu w Moskwie zaczynają się dziać cuda. Ludzie, zamiast przychodzić do muzeum ateizmu, przychodzą i całują relikwie świętego Andrzeja Boboli. Więc tych relikwii trzeba się bardzo szybko pozbyć. Pamiętajmy też, że lata 30. w Rosji Sowieckiej to są olbrzymie eksperymenty i z kolektywizacją rolnictwa, która kończy się wielkim głodem. Wielki głód i nagle władze radzieckie muszą skorzystać z pomocy Watykanu, stolicy apostolskiej, z którą mogą negocjować pomoc żywnościową. I tak nagle władzom radzieckim przychodzi do głowy, że jedną z najcenniejszych rzeczy dla katolików, którą mają, są relikwie świętego Andrzeja Boboli. I tak rozpoczynamy powrót, który jest właśnie związany z tymi eksperymentami sowieckimi.
Andrzej Bobola potrafił wykorzystać, że coś zaczyna się dziać i to, co zaczyna się dziać, może być obrócone na korzyść. I tu powoli, powoli dochodzimy do tego, jak to się stało, że z Moskwy, z muzeum, eksponat będzie powoli wracać na ziemię Rzeczpospolitej. Czyli dochodzimy do tego kluczowego dla Czechowicy dziedzic, ale również dla Kościoła i dla Polski momentu, chwili 1938 roku, czyli przed 80 laty, kanonizacja i powrót do Polski. A zatem święty Andrzej Bobola, sprawa polska po 1938 roku. Pani Elżbieto, wracamy jeszcze do Pani. Tak, ale jeszcze tutaj może uzupełnię to, co ojciec tutaj mówił, że jak, w jaki sposób zostało wydobyte z Moskwy ciało świętego Andrzeja Boboli, dlatego że Moskwa wcale tego ciała nie chciała oddać, ale przez swoją właśnie taką gospodarkę, przez swoją ideologię ludność popadła w głód. I papież Pius IX zorganizował papieską misję ratowniczą w kilku rosyjskich miastach, posyłając tam transporty zdrowia, jednocześnie, transporty zboża, i jednocześnie poprosił władze sowieckie o oddanie ciała błogosławionego. Władze jednak zażądały, aby ciało było przewiezione absolutnie nie przez Polskę, bardzo się tego Rosjanie bali, aby przewiezione zostało w tajemnicy. Jeszcze postawili jeden warunek, że aby to ciało nie zostało potem przewiezione gdzieś w inne miejsce, tylko żeby dotarło do Rzymu i potem, żeby już nigdzie nie było przewożone, żeby nie było przewożone w inne miejsce bez uprzedniej zgody władzy sowieckiej. Ale na ten warunek jezuici, którzy zawiadowali tą misją, dwóch amerykańskich jezuitów, na ten warunek się nie zgodzili. Doszli do porozumienia i władze zostało ciało zostało przewiezione do Rzymu, nie przez Polskę, określoną drogą, przez Odessę, Konstantynopol do Rzymu. Dotarło tam w 1923 roku, w 1924 roku zostało przez papieża przekazane jezuitom, umieszczone w kościele ojców jezuitów w Rzymie, a stamtąd po kanonizacji, która nastąpiła 17 kwietnia 1938 roku, wróciło do Polski, tak zdecydował Ojciec Święty. Było ten powrót świętego Andrzeja Boboli niesamowicie triumfalny. Jakby Pan chciał dać znać po tych jego wędrówkach, nie tylko za życie, ale i po śmierci, po tym jego ogromnym cierpieniu męczeńskim, które dopiero po wielu, wielu latach jego współbracia i Polacy się dowiadywali o jego męczeńskiej śmierci i takim całkowitym oddaniu Pana Boga. I ten powrót po kanonizacji był rzeczywiście triumfalny. Tłumy ludzi, które wychodziły na stację nie tylko w Polsce, ale także w Lublanie, w Budapeszcie i w każdym miejscu w Polsce pierwsze dotarły do Zebrzydowic 11 czerwca 1938 roku. W Krakowie też ludzie stali w długich kolejkach, żeby na moment się pomodlić, żeby dotknąć przez moment relikwii, trumny. Bardzo piękne świadectwa też opisywał w posłańcu w 1938 roku spowiednik świętej siostry Faustyny, ojciec Andrasz, który badał te cuda, które wtedy się wydarzyły. Zresztą spowiednik wielu świętych jezuita kolejny. To
ówczesnego czasu. Tak, tak. Też może pomyślimy o jego procesie beatyfikacyjnym. Wspomnę tylko, bo mówimy o jedności. Święty Andrzej jest patronem jedności. No, oczywiście cały czas pamiętano, kto zadał wszystkie te rany świętemu Andrzejowi Boboli. Kanonizacja jest też w kontekście i odzyskania przez Polskę niepodległości, ale pamiętajmy, że jest po cudzie nad Wisłą. Andrzej Bobola, który przybywa do Polski, jednoczy przytorak kolejowy i w każdym miasteczku, które odwiedzi, wszystkich Polaków. Odnotowano w kronikach, że we wszystkich miastach sklepy i mieszkania, kamienice żydowskie były udekorowane na cześć Andrzeja. Czyli nie możemy powiedzieć, że tylko katolicy go witali. Go witała cała ludność II Rzeczpospolitej. Także warto pamiętać, dlaczego Żydzi, wspomnijmy to, bo w tym roku akurat jesteśmy, Polacy są oskarżani o wiele rzeczy, nawet zbrodni przeciwko Żydom. Święty Andrzeja Bobola pokazuje, że oprócz jego męczeństwa na ziemiach, wtedy gdzie on ewangelizował na Polesiu, kozacy zrobili też zbrodnie na Żydach. Dlatego Żydzi pamiętali go, że on jest męczennikiem i ich spraw. Dlatego powrót ciała do Polski spowodował, że we wspólnocie żydowskiej on jakoś też był czczony, że kozacy maltretowali i robili pogromy żydowskie. Dlatego święty Andrzej Bobola jest też patronem naszych starszych braci w wierze. I wszystkie kroniki filmowe i fotograficzne II Rzeczpospolitej pokazują, że nasi starsi bracia w wierze też go szanują, też go kochają, też go witali. I tak było i w Czechowicach-Dziedzicach, i tak było w Oświęcimiu, gdzie ta wspólnota żydowska była dużo większa. Ona z jeszcze większym szacunkiem. I myślę, że w kolejnych miastach na zdjęciach też można to zobaczyć, że te sklepy są ustrojone. Także to jest prawdziwy święty, który jednoczy. Kult świętego Andrzeja Boboli w Czechowicach, Dziedzicach. Wiele wątków, wiele aspektów tej świętej postaci. W 1905 roku do Czechowic Dziedzic przybywają jezuici. Tutaj budują swój pierwszy dom rekolekcyjny w 1938 roku. Nie do bycia. Czechowice Dziedzic witają. Czechowice Dziedzice Dziedzica. Potem w 1942 roku w obozu koncentracyjnego. Koncentracyjnego. Jak widzieć, tutaj też dokonuje się na więźniach. Na więźniach. Testamentem. Dokonuje się. Testamentem. Zła. Względem kościoła katolickiego. Nieustannie wydaje się, że przez pokolenia to... Po co tak nienawidzić się? Wyrażającą przeszłość. Nienawidzić się. Czasy i też po co tak dla nas, by nie budzić bestii w człowieku. To tylko takie skojarzenie odnośnie te czasy, miejsca, w którym jesteśmy. Bo na pewno Czechowice Dziedzice czekają na sanktuarium świętego Andrzeja Boboli, na pewno czekają na pomnik ku czci świętego Andrzeja Boboli, bo w herbie już jest. I teraz oddajemy głos panu Janowi Bergerowi, który czekają na pomnik świętego Andrzeja Boboli, patronem miasta jest pan były burmistrz. Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie. Sprawa świętego Andrzeja Boboli w Czechowicach zaczęła się, jak już było powiedziane, w 1938 roku. U mnie w rodzinie
rodzinie było tak, że po prostu moja mama miała taki złoty łańcuszek, który otrzymała na bierzmowaniu od swojego ojca chrzestnego i to była taka relikwia rodzinna, bo zawsze mówiła, że to jest łańcuszek potarty o trumnę świętego Andrzeja Boboli. Łańcuszek otarty, otarty o trumnę. Z tych czasów jadąc z ówczesnym proboszczem ojcem kępką w samochodzie, zaczęła się o świętym Andrzeju Boboli. Tylko rozmowa się zaczęła od całkiem takich rzeczy przyziemnych i mówię, słuchaj, u nas w parafii jezuickiej, żeby nie odpust na serce Pana Jezusa, bylibyśmy, czy jesteśmy parafią bez odpustu parafialnego. Dlatego, że była parafia świętego Józefa Robotnika. To przypada 1 maja. 1 maja za komuny wszyscy chodzili na pochód. Czy prawie, ci nawet co nie chodzili. 1 maja. Za odpust był ten odpust po prostu nieodczuwalny. Miał się budować w Czechowicach nowy kościół. W związku z tym tak padło takie zdanie, no dobrze, jeżeli mamy budować nowy kościół, to jest okazja zmienić patrona kościoła. Jakiego? No został objawiony świętego Andrzeja Boboli i sprawa po prostu poszła. Oczywiście to było dużo, dużo, dużo załatwiane. Najpierw, jak słyszałem, miała być parafia świętego Józefa z kościołem świętego Andrzeja Boboli, ale zostało to potem wszystko po prostu załatwione. I w latach 90. W latach 90., kiedy nastały samorządy, społeczności lokalne uzyskały podmiotowość i rozpoczęły szukać swojej tożsamości poprzez upamiętnienie osób, zdarzeń i miejsc o szczególnym znaczeniu w życiu społeczności lokalnej. Jednym ze sposobów troski o budowanie własnej tożsamości jest staranie o ustanowienie patrona miasta. Jak święty Andrzej wpłynął na Czechowice, było już tutaj powiedziane, że było pierwsze oficjalne powitanie w Dziedzicach i Czechowicach, bo wtedy były dwie miejscowości, stacja była w Dziedzicach, a msza święta była już w Czechowicach. I tutaj przychodzili mieszkańcy z całej okolicy, tak jak już było powiedziane tutaj, że na trasie był Andrzej, bo święty Andrzej Bobola, już wtedy święty, był witany entuzjastycznie przez wszystkich. No i tak się złożyło, że został kościół świętego Andrzeja Boboli, został wybudowany. I znowu, ten Andrzej Boboli jakoś tak, gdzieś takie zdanie zostało powiedziane, że chce być z nami. Czym to się objawiało? I ówczesny proboszcz, czy obecny proboszcz mówi do mnie, mówi, wiesz, trzeba by jakąś ulicę nazwać może świętego Andrzeja Boboli. Tak się złożył jeden z księży, u którego byłem ministrantem, takim już trochę wyrośniętym, no, był w Rudzie Śląskiej i tam odwiedziłem go i zaprosił mnie na taką uroczystość, tak zwane Wielkie Dziękczynienie. Polegało to na tym, że górnicy wyremontowali ówczesny tam kościół w Rudzie Śląskiej po szkodach górniczych i zaprosił mnie na tą uroczystość. I tak jesteśmy w tym kościele, oczywiście była wielka, wielka uroczystość tam. I Ruda Śląska niewiele wcześniej ogłosiła patronką miasta świętą Barbarę. I tak mi się skojarzyło, a tam będziemy się bawili z ulicą. Spróbujemy ogłosić świętego Andrzeja Bobole patronem Czechowic Dziedzic. No i oczywiście wtedy pozbieraliśmy podpisy, żeby to nie była tylko inicjatywa burmistrza, ale radnych, wtedy też byłem radny, podjęliśmy odpowiednie uchwały. Uchwała oczywiście jechaliśmy do księdza biskupa, bo to oczywiście potem musiała iść sprawa do Rzymu i tak dalej, ale sprawa się potoczyła, powiedziałbym, dość szybko. No i teraz mieliśmy już tak, mieliśmy kościół świętego Andrzeja Boboli, mieliśmy patrona miasta świętego Andrzeja Bobole, no ale akurat nasze miasto miało obchodzić 50-lecie nadania praw miejskich. Mimo tego, że mieliśmy duże zakłady, ponad 100-letnie, jak rafinerie, jak kopalnie węgla kamiennego, jak walcownie metali, a dalej byliśmy niejako wsią. Ale to były lata 50. I w związku z tym, że mieliśmy herb taki, który był pokazywany w literaturze, jak nie powinien wyglądać herb. I co jeszcze? W tym herbie dawnym naszym czechowickim był symbol chemiczny benzenu. I nawet kierownik oddziału z rafinerii, który był tam kierownikiem, przychodzi do mnie, mówi, panie burmistrzu, zmieńcie ten herb.
benzen to jest czynnik rakotwórczy. Jeżeli ktoś się na tym zna, co to za miasto, które ma w herbie czynnik rakotwórczy? I to nie, że to nastąpiła taka moda, żeby zmieniać wszystkie herby i tak dalej. Była niejako taka potrzeba. No i teraz została powołana przez Radę Miejską taka komisja do obchodów 50-lecia nadania praw miejskim naszemu miastu. W związku z tym trzeba przygotować nowy herb. Ja osobiście uważam, że herb to jest pewnego rodzaju podpis. On ma coś mówić o nas. Coś ma mówić o nas. Że jeżeli leżymy na Śląsku, chcieliśmy mieć orła śląskiego. Kolor niebieski, kolor śląski. Ale teraz druga część tarczy. Rozwój Czechowic zaczął się od wybudowania kolei. No ale teraz ten orzeł, pół orła, jak teraz dopasować tak zwany ten znak kolejowy? Nijako to nie pasowało. Był inny pomysł, może dwie korony, Czechowice i Dziedzice. No ale okazuje się, że ani Czechowice, ani Dziedzice nigdy nie były wsiami królewskimi. A to tylko mogły mieć te miejscowości, czy mogą mieć te miejscowości, które są, czy były królewskie. I nic tak do tego herbu nie pasowało, jak święty Andrzej Bobola, patron naszego miasta. I oczywiście zaczęły się różne dyskusje przeciwników, a że fałdy na sutannie są nie takie, a to palce się rozłożone, ale nikt nie miał odwagi powiedzieć, że nie. Że nie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w naszym kraju przygotowaliśmy odpowiednie herby, projekty herbów i poszło to do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, bo muszą być herby zatwierdzone. Minister powołał komisję weksykologiczną, czy ona funkcjonuje tam, i dostaliśmy opinię negatywną, ale jedna była sugestia taka, żeby może tam gdzieś umieścić te stare herby, które były, to znaczy Dziedzic Oracz, a Czechowic to był taki snopek z sierpem. No ale tak już powiedziałem na początku, że jednak podpis też zmieniamy. Też zmieniamy. Jest, ma na, o nas mówić. To już nie jest wioska, jest duże miasto. I w związku z tym żeśmy tego Andrzeja Bobole po prostu do tego herbu dali i żeśmy uwzględnili te uwagi, które nam zaproponowała komisja leksykologiczna. I okazuje się, że te ich sugestie były bardzo piękne. Myśmy te sugestie ich wprowadzili. I teraz ci, co oglądają te projekty, jakie były, do tego, co komisja zaproponowała, okazuje się, to, co jest oczywiście dużo lepsze. Jest dużo lepsze, jest po prostu takie pracowite odrysowywanie wykonane. No ale teraz jeszcze musieliśmy to było zatwierdzone. Musieliśmy przyjąć oficjalnie, Rada Miejska musiała podjąć uchwałę. A jeden z radnych, który oczywiście pił sobie z tego i tak dalej, czy tam jakieś miałem objawienia, no ale kiedy niestety biedny zmarł, to trzech księży miał na pogrzebie, widocznie tyle potrzebował. Także mam tu jednak każdy, każdemu tam daje po prostu. I teraz jest następna sprawa. On zaproponował, żeby było głosowanie tajne, dlatego że żeby się każdy tam swobodnie wypowiedzieć. Miał pracownię w obrębie takiego dużego atelia Adama i tam zresztą w sąsiednim z kolei pomieszczeniu też miał pracownię Teodor Horschelt, równie znany jak w tym czasie jak Adam, malarz ten batalistyczny, w tym momencie akurat, w tym okresie, kiedy Franciszek zasłynął scenami z wojen kaukaskich, który malował jakby tak pod względem bezpośrednich wrażeń. No w każdym razie ci dwaj, Franz Adam i Teodor Horschelt, rzeczywiście ukształtowali Branta i jego zainteresowania przede wszystkim styl malarski. Warto tutaj dodać, że Franz Adam pochodził ze znanej zasłynowej rodziny. Wszyscy, którzy chcą odwiedzić nasze miasto i wysiadają z pociągu, to nie wita ich dziewczynka z zapałkami, tylko święty Andrzej Bobola. Jest niewiele dworców w Polsce, na które można być powitanym przez świętego.
Ciekawe, co by było, gdyby powstał. Także bardzo dziękujemy. Ojciec Benedykt tutaj wymienił dwa marzenia. O marzeniach można mówić. Dziękujemy, że mamy Radio Maryja, bo można mówić o marzeniach. Tak, więc powiedzmy o tych dwóch marzeniach. Pierwsze nasze marzenie rzeczywiście, żeby tutaj w Czechowicach było sanktuarium świętego Andrzeja Boboli i żeby wszyscy wierni mogli przyjść, oddać mu cześć, podziękować za łaski i wyprosić następne. Drugie nasze marzenie, też ojciec Benedykt nam podpowiedział. Jesteśmy w trakcie, tak jak wy walczyliście, żeby święty był na herbie miasta. Teraz jest mnóstwo cokołów w Polsce wolnych. Czekamy cały czas w Czechowicach na ciężarówkę IPN, żeby żołnierze radzieccy wreszcie wyjechali z naszego miasta. Miejsce jest bardzo godne i tam może stanąć w końcu patron miasta. Nie były tylko sceny batalistyczne, miejsce wrócenia do miejsca, to nie rozszerzał i geograficznie leży to na terenie Czechowic, ale zaraz koło Dziedzic, blisko granicy z Dziedzicami. Tak święty Andrzej przyjechał do Dziedzic, przychodził tutaj do Czechowic i właśnie na tym połączeniu tych dwóch miejscowości, teraz jest jedno miasto oczywiście i to już mało ludzi wie, gdzie była granica. Także miejsce byłoby wspaniałe. A dlaczego ten obecny pomnik nazywa to powiedzieć najprościej? Dwóch niepijących. No dlatego, że na pomniku żołnierze generalnie lubią się poczęstować, a jeżeli to jest na pomniku, to oni nie potrafią nic ludzi. To życie w latach społeczności jest określane. Tak, tak, wielu mówi, no pomnik, no nie piją, tak samo to jest. Jeszcze tutaj pani Elżbieta Polak. Ja chciałam powiedzieć, że w Czechowicach dzieci są najstarsze relikwie świętego Andrzeja Boboli. To są relikwie, które zostały przywiezione przez ojca Jana Ostrowskiego, kiedy wracał z Rosji przez Połoc. Tam była wizytacja biskupia, było też sprawdzane, przebierane ciało, było wizyty wizytowane i były wyjęte czy żebra na relikwie. Jedno żebro zostało przywiezione przez ojca Jana Ostrowskiego do kościoła świętej Barbary w Krakowie. To było 28 maja 1918 roku, czyli 100 lat temu była bardzo duża uroczystość z kardynałem Sapiehą między innymi. I ta uroczystość, podczas tej uroczystości ten moment w historii Polski był porównany do, to było jeszcze przed skończeniem I wojny światowej, przed oficjalnym tutaj odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Był ten moment porównany do wyjścia narodu wybranego z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej. I te relikwie, to żebro jest właśnie tutaj w Czechowicach w kościele ojców jezuitów u świętego Andrzeja Boboli. A w Krakowie od tego roku powrócono do mszy świętej intencji ojczyzny za przyczyną świętego Andrzeja Boboli każdego 16 miesiąca. Oczywiście mamy kościół, mamy flagi i tak dalej, ale żeby ktoś ze słuchaczy nie odniósł wrażenia, że to są tylko takie symbole zewnętrzne. Andrzej Bobola jest wśród nas, bo chce być wśród nas i dlatego zaczęliśmy organizować już lecia temu konkursy w szkołach. Bo świętym Andrzeju Boboli są biegi świętego Andrzeja Boboli. Są konkursy, które notabene organizował towarzystwo i sapio jakiś taki po prostu przydobna za literaturą, ale wierszy i tak dalej, takim świętym Andrzeju Boboli, że ten Andrzej Bobola jest wśród nas. I co mnie cieszy, jedno mnie cieszy, że coraz więcej ludzi, którzy przyznają się do tego, że oni nie byli entuzjastami, stają się entuzjastami świętego Andrzeja Boboli, że jest wśród nas, żyje wśród nas i ten kult się rozwija i myślę, że będziemy coraz bliżej zakładnie. Troszczę się mieszkańców. Troszczę się, to znaczy w ogóle, że ludzi troszczą. Także może taka anegdotka mam. Ja to powtarzam za, też już mam parę lat, bo ludzi chowo, choć już mi było ponad 100 lat, że od czasów
Także, kiedy został wybudowany klasztor w Czechowicach od 1905 roku. Retrogradu bicia, to znaczy takiego, żeby szkody jest grad czasami. Ale nie tak, że rozbija meble takie jakieś plastikowe, że drzewa za liści są wszystko otarte w ciągu lata. Takiego gradobicia od ponad 100 lat w Czechowicach nie było. Nawet mieli takie specjalne dzwoneczki, że jak burza szła, to tam latali koło płynie, żeby to burzę odpędzić. Może ktoś wierzy, czy nie. Ale to, że nie było gradobicia, to jest fakt. Drodzy Państwo, kult świętego Andrzeja Boboli w Czechowicach Dziedzicach to temat, który podejmujemy dziś w rozmowach niedokończonych. Zapraszam do telefonowania. Jesteśmy w studiu Radia Maryja, tutaj u jezuitów, a zatem zmieniają się też numery telefonów 32 214 45 68. 32 214 45 68 i drugi numer telefonu 32 214 45 52 32 214 45 52. Można powiedzieć, że taki podtytuł tych dzisiejszych rozmów to też rekolekcje ignacjańskie i tutaj oddajemy już głos w kolejnym dwugłosie, czyli ojciec Seber Mącik, kierownik duchowy, kolekcjonista, i pani Teresa Buczak, prezes hospicjum Ojca Pio Świętego w Pszczynie i też uczestnik, kierownik duchowy. Krótki rys historyczny, jakie cele, dla kogo są rekolekcje, o domach rekolekcyjnych w Polsce, czas trwania, czy rzeczywiście trzeba być 30 dni, czy można to podzielić na etapy, no i kto może być kierownikiem duchowym. Niejednokrotnie, no, a także miejsce, zapraszamy gdzie wystawiał swoje obrazy, na gdzie przybyli marszandzi, konsandlerzy, potencjalni nabywcy, wreszcie dziennikarze, którzy zresztą wielokrotnie tę pracownię opisali na łamach prasy. No a jeszcze jedna ich misja to było zwiększyć muzeum, w którym Brandt eksponował swoją wspaniałą kolekcję zbiorową przez całe życie, składającą się z zabytkowych, często orientalnych wschodnich militariów. Będzie można słuchać słowa Bożego. Zobaczmy, to był dar jezuitów jeszcze instrumenty muzyczne, namiot turecki zaboru, nie był niestety nie zachowany. Dla Polski, która nie odzyskała jeszcze niepodległości, tak, ale jezuici postanowili wybudować dom rekolekcyjny, żeby w tym wszystkim pomóc. To jest pierwsza ciekawostka, to jest jedna z głównych misji jezuitów. Ćwiczenia duchowe. Ta misja realizowana jest przez 470 lat. Bo ćwiczenia duchowne, czyli rekolekcje ignacjańskie, które opracował święty Ignacy Loyola, mają już 470 lat od zatwierdzenia papieskiego. To był dokument Pawła III, który z przywileju stolicy apostolskiej dawał jezuitom możliwość dawania ćwiczeń duchownych na całym świecie wszystkim wiernym, rozpoczynając od samych jezuitów. Skąd w ogóle pomysł na ćwiczenia duchowne? Ćwiczenia duchowne są niewielką książeczką napisaną przez Ignacego Loyola, który opisuje swoje doświadczenia duchowe. Sam opisuje swoją drogę duchową, jak Pan Bóg go prowadzi. Ignacy zorientował się, że ten pomysł, ten scenariusz, który Bóg zrealizował w jego sercu, może być bardzo skuteczny też dla bliźnich. Szacujemy, historycy, jezuici szacują, że święty Ignacy dał rekolekcję tylko 100 osobom. Tyle, że w tej pierwszej dziesiątce mamy niecałą dziesiątkę osób, które te rekolekcje zadecydowały o świętości. To są osoby kanonizowane. Kogo, myślę, że nasi słuchacze będą znać? No, patron misji katolickich, czyli święty Franciszek Ksawery. Drugi święty, też jezuita, który odbył z Ignacym rekolekcje indywidualne, bo Ignacy dawał tylko rekolekcje indywidualne. No to jest ulubiony święty obecnego papieża, czyli święty Piotr Faber. Ignacy, widząc charakter
Piotra. Przygotowywał go do odprawienia rekolekcji prawie 2 lata. Czyli to nie był proces, że od razu każdy się nadaje do odprawienia rekolekcji ignacjańskich. Zmuszony udać się na emigrację. Ignacy widział potencjał tego chłopca. Przygotowywał go powoli. Odbył z nim miesięczne rekolekcje. Później ten chłopiec był kolejnym świadkiem. Czyli to jest narzędzie apostolskie jezuitów, które ma nieprawdopodobną skuteczność i w drodze nawrócenia, i w drodze naśladowania Chrystusa. To nie był przecież, to śmierć troszeczkę mu przyspieszono. Tak, oczywiście. To znaczy Brandt umierał, kiedy przytaczała się pierwsza wojna światowa przez wszystkie kraje Europy. Przez całe życie marzył o